objętość grania stosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości a i wysokości 2a wyraża się wzorem. I co my tu mamy? Mamy do policzenia znów objętość i to liczymy jako bok razy bok razy bok. I u nas mamy grania stosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie mamy kwadrat. Jak mam, czyli mam tu, 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 a i wysokość jest 2a, czyli będzie a razy 2a, bo wysokość wynosi 2a, tu o tym piszę. I to się równa 2a do trzeciej, więc tak, to jest prawdziwe. I to wszystko.